Dobry! Piękny poranku! Aj ta, Basia jest w tym... Czekajcie, te pikaki się uspokoi. Basia jest w domu z Mańkiem naszym, bo Maniek ma nerki ciężko chore, tam musi kroplówki brać i tak dalej, no. A ja mam plan dziś skończyć blacharkę w Land Roverze. Także grubo. Słuchajcie, nawet nie będę jadł śniadania, bo nie mogę, no bo tęsknię za żoną. Obiadów nie jadam, bo tęsknię za żoną. Kolacji nie jadam, bo tęsknię za żoną. Nawet nie sypiam, bo tęsknię za żoną. Nie, bo jestem głodny. No, słuchajcie, blachora dzisiaj kończymy. Choćby nie wiem co, mamy piękny dzień, słońce świeci. Jedziemy dzisiaj z koksem. Na grubo, dzisiaj na grubo robimy. Postaram wam się coś tam ponagrywać, także jedziemy. Bez ogródek zabieramy się za robotę. Słuchajcie, praktycznie wszystko mamy już gotowe. Przód ładny. Próg ładny, także jedziemy tutaj. Tu. Mam nadzieję, że to... O, tutaj sobie zrobiłem taki otwór rewizyjny. Taki otwór rewizyjny. Słuchajcie, jak wycinacie blachę i chcecie potem to użyć jeszcze raz, to na blaszce, którą robicie, zaznaczcie sobie. Ja to szlifierką zazwyczaj robię. Zobaczcie. Tu mamy taki trójkąt narysowałem. Cak, cak, cak. I wtedy bez myślenia wiem, że to jest tu. Nie muszę tego obracać, jak to było. Ułatwia sprawę. Tam już sobie ten uchwyt odnowiłem. Jest cacuszko, to widać. Poświecimy tu, zobaczcie. Odnowiłem, wyszlifowałem. On nie jest zniszczony, tylko był nalot rdzy. Aby to zniwelować, to poszlifowałem. Teraz, jak widzę coś takiego, to już wiem, że tu będą schody. Odrywamy to. Śmaja. To już wiem, że będą tu schody. Ktoś powie, no naprawione było dobrze, trzymało się tyle lat, jest dobrze. Nie, słuchajcie, my tutaj rozmawiamy o terenówce, która będzie miała potężne obciążenie, jak w teren wjedzie. O, tadam. I takie właśnie niespodzianki mi tutaj wcześniejszy właściciel porobił. Super, nie? Bardzo fajne. Ale tu już naprawdę nie ma dużo. Tu troszkę. To są drobnostki. I tutaj, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. To już jest dodatek, to tam nie będzie nic przeszkadzało. Także robimy dzisiaj tą blacharkę. Tutaj. I słuchajcie, bardzo ważne, samochód na koziołki, nie? Bo ja się boję, dlatego daję na koziołki. Powiem wam, ja się boję do tego stopnia na przykład, że żona ma, Basia pojechała teraz do Polski, mieszkam sam i że się boję w nocy spać sam, to chodzę do sąsiadki spać, bo ona też jest sama, także... Także ja jestem tchórz, dlatego podkładam koziołki. Wytniemy sobie najpierw tą dziurkę tutaj. No jaki dzisiaj jestem gramotny. Powiedzcie mi tak przy okazji, jakiego wyklucza używacie do szlifierek? Czy dedykowanych taki do szlifierek, czy tak robicie takim kluczem jak ja? O, tak. Ja wiem, tak się nie powinno robić, ale ja liczę na to, że to mi się w trakcie szlifowania odkręci i urwie palca. Wtedy będę miał większą oglądalność na YouTubie. Bo to wszystko chodzi tylko o to, żeby oglądalność była. A powiem wam szczerze, jeszcze mi się nigdy nie odkręciło. Tak jak dokręcam ręcznie. Klucze może i dokręcisz troszkę mocniej, ale ja tak robię. Jeżeli wy uważacie, że tak nie wolno, to mi piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli uważacie, że na szlifierce powinna być założona osłona, to sobie obejrzycie film odnośnie tej szlifierki, to może zrozumiecie, o co chodzi.
No i wszystko. Ot taki pierdolnik, który musimy tutaj wymienić. I teraz znowu specjalistyczny klucz. Odkręcamy tarczę. Ściągamy to wszystko. Zakładamy druciaka. Szczotka druciana. I słuchajcie, taki trik tutaj. One się obkręcają potem, te szczotki tutaj. Dwa punkty przyspawać sobie i jest niezniszczalna. I się nie odkręca, nie ma problemu z zakręceniem jej. I wszystko. Teraz zaspawać. Ktoś tutaj nakleił po prostu płytkę aluminiową, o takie coś, silikonem. Zwykłą gumą jakąś, nie wiem, czy to jakiś, no guma, silikon, nieważne co to jest. Dlatego mówię, to nie może być tak, ponieważ to tutaj, to jest konstrukcja, nie wiem, element nośny. Na tym jest przymocowany, tutaj to jest łączone i na tym jest tutaj, będzie widać to czy nie widać. I tutaj jest nasza poduszka, uchwyt karoseli. Dlatego to się ruszało i to tutaj zaczęło rdzewieć. Dlatego my to musimy zrobić naprawdę według sztuki. Z grubej blachy, ja użyję do tego jedynki, powyginać jak się należy, tutaj zagiąć ranciki. Także fajny, malutki niby elemencik, ale bardzo ważny. Idziemy go robić. Tu jest nasz elemencik. Zobaczcie, wcale nie ma takiej prostej konstrukcji. Dzisiaj to jest dosyć gruba blacha. Podejrzewam, że jedynka na taką wygląda. No ja mam to samo, a nie to mniej więcej, to nie chodzi o 1,1 mm. Zobaczcie, wygięta i tutaj jeszcze jest zagięta, co daje tej blaszce, że jest bardzo stabilna. I taką samą zrobimy. Odrysujemy sobie to, tak żeby nie tracić blachy, to zawsze zaczynamy gdzieś z narożnika. Zawsze robimy to troszkę więcej. Bo jak to się mówi, lepiej obciąć, niż dospawać. Tak. Tak. Pewnie nic nie widzicie, no ale rysować chyba każdy z was umie. No dobra. Hajpa. O. Nawet maszyny nie będę wyciągnął, taką drobnostkę, bo to nie warto. To nożycami. Moja mama mistrz krawiecki, także nożyce to mam w prawe. Basia się mnie pytała właśnie, jak ja to robię, że ja na maszynie umiem szyć. Ja mówię, no umie, no bo się człowiek napaczył, wystarczyło przez całe życie i teraz umie. O. Idę zobaczyć, czy ta blaszka będzie pasować. No powiem ci, tam po drugiej stronie na szerokość tutaj jest jak ulał. Teraz wygniemy sobie ją tu i tu. Nie będzie to takie łatwe. Szczególnie jak się wzięło zamiast nowej, to starą blachę. Człowiek się nachodzi. Pamiętajcie, w pewnym wieku człowiek ma pusto wełbie, ale zdrowe nogi. Bo się musi nachodzić. Nie wiem, czy to na tej walcarce wygnę. Zobaczymy. Czy mi się uda. Szczególnie jedną ręką. Chyba się nie uda. No i mucha nie siada. Wygięte. Gdzie ta moja oryginalna? Gdzieś tu spadła, tu jest.
kurde, ludzie. Jak ktoś ma do sprzedania z dwie ręce jeszcze, to ja kupię. Sorry, że tak miga, ale mi się nie chce częstotliwości w GoPro zmieniać. No i pasi. I teraz końcówkę, tylko tutaj trzeba wygiąć to. I to zrobimy na tej maszynie. Dzisiaj macie live'a ode mnie. Dzień robię. Słuchajcie, w tą stronę to nie zrobił na odwrót. Jak w tą wygięte, to w tą. No i dobrze być. Tyle? Tyle damy. Proszę bardzo. Czy to tak miało być? To chyba na odwrót zrobiłem. Ja to sierota jestem taki, że mierzę 500 razy i na odwrót zrobiłem. No. Głupi pracuje podwójnie. Jak się ma maszyny, to nie problem. Raz, drugi przewalcować i... No. I już jest w drugą stronę. Proszę bardzo. I taka blaszka będzie stabilna. Idziemy ją przymierzyć. Dam, da, dam, da, dam, 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 da, 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 dam. Ależ ona cudna. Jak mi dzisiaj deszcz spadnie, to się zdenerwuję. Ja tu dzisiaj kończę blacharkę. Tak ustaliliśmy, nie? Ty, ja faktycznie cię głupi jestem. Dlaczego ja to zrobiłem od tej strony wygięcia, a nie od tej? Jaka ze mnie sierota. Jeszcze raz. Co jest dzisiaj? Coś nie tak dzisiaj mi się wyspało, czy coś? To powinno być wygięte, a nie tu. Majster! Idę chyba sobie wypić ten sok z żubrówki. Będzie lepiej wtedy się robiło. Idę to wygiąć jak się należy i zaraz przyjdę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Trochę poklepane na kamieniu, trochę tak. Tu się zaraz chwyci, tu się dokstuka, tu się dopuka i nówka, funkiel nieśmigane. Ładnie będzie zagięte. Mówię, to się najpierw trzeba parę punktów zrobić, żeby to chwycić z paweczką. To właśnie uczynię. I potem będziemy kombinować, ręcznie sobie modelować to. Gaz. A na pół. A niech będzie gdzieś tak 3 bary. Urządzenia elektryczne podłączone do prądu działają lepiej. Jedna z test bałtroczyka, aby ktoś nie wiedział. Nie potrzebujemy dużo prądu tutaj ani posuwu druta, bo mamy tylko drobnostkę do zrobienia. Teraz co ważne, rękawice skórzane. I co najważniejsze do spawania, macha. Bez machy nie robimy. Masa podłączona. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Spawaleczka sobie fajnie dzwoni. I najpierw spawamy tu, gdzie nam się metal styka. Widzisz?
Wtedy nie trzeba nic przestawiać. To ciskać ani nic. Tu, gdzie się metal styka, spawamy. Góra chwycona, dół chwycony. Możemy sobie tutaj już docisnąć, doklepać. Najlepszy sposób, standard, młotek do tyłu. Opieramy się na młotku i... No. I cacuszko. No i fajnie. Od tyłu trzeba jakoś to poklepać. Ja tu mam gdzieś taki specjalistyczny śrubokręt. Taki z haczykiem i wtedy sobie tam po prostu, o, zobaczcie, odginam ile trzeba i pyk go z pawarką. Tak. No i słuchajcie, wstępnie przyspawane. Forma zrobiona. Pamiętajcie, ja nigdzie tutaj nie daję szpachli, także wszystko ma być tip-top. Teraz, że to jest nośny element, to nie zostawimy punktami, tylko wspawamy go dokładnie wszystko w koło. Jedziemy. Żeby mocno było. Stare izolacje są bardzo łatwopalne. I teraz, aby zobaczyć, gdzie nie dospawałem, to świecimy od tyłu latarką, gdzie prześwituje. I tu sobie dospawam jeszcze całą tu górę. Nie chciałem przesadzić, bo tam jest cieńsza blaszka, przerdzewiałe troszkę było.
Także poprawimy, będzie dobrze. Nie da się tu gdzieś lampy zamocować. O tak. I tak. Idziesz. Tutaj mikropunkcik. Troszkę mam za dużo prądu i przepaliłem. I tutaj jeszcze dwa cięcia od szlifierki. Co robiłem? Za daleko zajechałem. No i cacuszko. Tak to wygląda wstępnie. A teraz co my z tym zrobimy? Oszlifujemy to grubą tarczę. Jedna z nielicznych rzeczy, które ta firma robi dobre, to właśnie te grubsze tarcze. Naprawdę bardzo fajnie szlifują. Słuchawki, żeby iskra do ucha nie wpadła, bo może błonę bębenkową przepalić. Trochę światła, żeby dziadzio widział, gdzie szlifuje. I go. No i narożniczek zrobiony. Jeszcze go tu można troszkę. Trochę zagiąć, będzie mocniejszy. O, perfekt. I teraz na to żadna szpachtel. Silikon, znaczy najpierw, przepraszam, grunt epoksydowy, potem silikon, czyli że uszczelnia masa do karoserii, poliuretan i kolejne 20 lat mamy spokój. Oczywiście z drugiej strony tak samo. Grunt epoksydowy jednoskładnikowy jest w pełni wystarczający. I słuchajcie, to jest moja zatyczka na to, taśma klejąca. Ja już wam ten patent mówiłem. Słuchajcie, jak zatykacie zatyczką,
to tak czy owak w środku macie powietrze i wam dysza zasycha. Jeżeli weźmiecie sobie kawałek taśmy lakierniczej i to dobrze zatkacie, jeszcze mi nic się z tym nie dzieje. I to nawet, o, od razu leci. Bezproblemowo. To nam już wystygło. Nie wolno na gorące psikać, wiadomo. I tam z drugiej strony. Odczekamy, aż to wyschnie. Jednoskładnikowy to jest moment. I lecimy dalej. Wyschło. A więc jedziemy. Ja używam do tego samochodu, słuchajcie, mamy tutaj karoserii, kliby, dyszmasy, czyli że jest do klejenia, do uszczelniania, do karoserii firmy Karteśnik. Jest dobre, po pierwsze, że jest czarne, a po drugie, że jest miękka ta masa. I fajnie się rozprowadza. Jedziemy. Dosłownie, wszędzie, gdzie tam praktycznie jest to możliwe. I potem, aby to rozprowadzić, ja mam pędzel w rozpuszczalniku, twardy pędzel dosyć, zależy co tam robicie. I rozpuszczalniczkiem sobie to robię. Rozprowadzam fajnie, zatykam każdą dziurę, co tam spawałem, każdy spaw, wszystko jest zatykane. I teraz robię sobie z tego takiego baranka, troszkę jeszcze za wcześnie, powinno troszkę przeschnąć. Leciutkiego, żeby te kreski od pędzla zniwelować. I słuchajcie, jeżeli na to przyjdzie jeszcze poliuretan, struktura, będę pistoletem strukturę narzucał, to tego absolutnie nie będzie widać, że to było robione. Przyjrzyj się z bliska, jak to wygląda. Dlatego mówię, robię ten samochód bez użycia szpachli, bo w nadkolach nie wolno używać szpachli. Odbije wam się kamień jeden, drugi, szpachtel odpryśnie, znowu będzie rdzewieć. Także to jest wykonane prawidłowo. Według mnie, masz inne zdanie? Pisz w komentarzach. Ot taka rada ode mnie. Ura! To jest wspaniała rada. Pycha! Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.